Czego uczy mnie Biblia w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział od 18 do 20 wersetu? Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na zawsze. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 18 do 20 wersetu. Nieśmiertelny kapłan. Tekst z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział od 18 do 20 wersetu miał szczególne znaczenie dla tych hebrajskich wierzących, którzy wahali się między powrotem do systemu świątynnego w Jerozolimie, a kontynuowaniem kroczenia w wierze w Jezusa Chrystusa. Ten list miał dla nich doskonałą odpowiedź, wskazując im na prawo Mojżesza, któremu w pełni ufali jako natchnionemu przez Boga, wskazując im miasta schronienia, które opisane są w 4 Księdze Mojżeszowej, 35 rozdział. Duch Święty wskazuje na realizację Bożego zamysłu stojącego za miastami schronienia, abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Tak mówi list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 18 werset. Bóg przypomina im, że uciekli po schronienie do Chrystusa. Zgodnie z prawem, gdy Izraelita zabił kogoś nieumyślnie, stając się zabójcą, miał schronienie, do którego mógł uciec, aby uniknąć zemsty i śmierci. Jako Żydzi, ci chrześcijanie byli winni śmierci Chrystusa z powodu ich związku z narodem. Nie zamordowali celowo swojego Mesjasza, dlatego byli zakwalifikowani jako zabójcy nieumyślni, a nie świadomi mordercy. Niezależnie od listu do Hebrajczyków, apostoł Piotr powiedział Żydom w odniesieniu do ukrzyżowania Chrystusa: bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 17 werset. W mieście ucieczki winny Izraelita miał ochronę tak długo, jak długo żył najwyższy kapłan. Tak nam to opisuje Słowo Boże w 4 Mojżeszowej, 35 rozdział do 25 werset. Mógł tam pozostać aż do śmierci tego arcykapłana. Wspaniała prawda z listu do Hebrajczyków jest taka, że ten wielki, nieśmiertelny arcykapłan, Pan Jezus Chrystus, zawsze żyje, aby wstawiać się za nami, jak świadczy nam list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. On jest nieśmiertelnym kapłanem na zawsze, według porządku Melchizedeka. On nigdy nie umrze. W ten sposób żydowscy wierzący są bezpieczni. Jest to prawdą również dla nas, którzy przyszliśmy do Niego przez wiarę. On jest naszą nadzieją i kotwicą. Brian Reynolds.